dostawałam bardzo dużo propozycji współżycia takiego przedmałżeńskiego, czy to za darmo dla przyjemności, czy to właśnie dla pieniędzy. Natomiast... Ale jak to nie rozumiem? Poczekaj, wytłumacz mi to, jak to za darmo czy dla pieniędzy? Chodzi o to, że różne propozycje seksualne dostawałam. Utraty dziewictwa ale... za pieniądze, rozumiem? Tak. No ale poczekaj, okay. Natalio, ale my mówimy o relacji w momencie, kiedy spotykasz chłopaka, zakochujesz się. Tak. Tworzycie fajną parę. No. Nie idziesz z nim do łóżka. Nie. Kiedyś byłam w mężczyźnie zakochana i ja wiem, że można to robić z miłości i to mi się bardzo podoba. Taka tutaj, takie dążenie do tego, żeby okazać komuś miłość poprzez seks, jest coś pięknego. A co dla ciebie jest, powiedz mi, seksem? Zacznijmy od tego, bo mamy różne formy. Tak jest seks pochwowy, oralny, analny, więc ty mówisz o skarbie. Tylko powiedz mi, co konkretnie jest ten skarb dla ciebie? Czy to jest, nie wiem, dotknięcie drugiej osoby, czy jakaś czynność seksualna? Bo wiesz, dla mnie na przykład seks to jest ogół różnych rzeczy, tak? I składają się na to różne formy. Dla kogoś dziewictwo może być tylko, umówmy się, na przykład ten seks pochwowy, tak? I dla mnie to jest w tym momencie też zakłamanie takie, bo znam takie osoby, które uważają, że są dziewicami, dopóki nie zrobią tego właśnie, tego seksu pochwowego. I chciałabym poznać twoje zdanie, co dla ciebie znaczy ten skarb, czyli co? Dotyk, pocałunek, jaka to jest bliskość, jaka to jest forma? Czyli ogół, dla mnie to jest ogół. Każdy rodzaj seksu, który tutaj wymieniłaś, to jest dla mnie utrata w pewien sposób dziewictwa. Czyli nie chodzi tylko o błonę. Nie, absolutnie. Skądże? Znaczy, wiadomo, no... Kurczę, no. A pocałunek? No ale zobacz, Natalio, błona dziewicza to jest coś... To jest mit w zasadzie, jak dla mnie. No czemu? Dlaczego? Dlatego, że po prostu niektórzy jej nie mają. Poza tym błona dziewicza nie jest, tak jak sama żeś o tym powiedziała, to nie jest forma jakby przerwania tego dziewictwa. Skoro przyznałaś, że na przykład seks oralny to jest też utrata dziewictwa, no to błona dziewicza to mit. Ale to jest po prostu jakby etap. Bardzo ciekawa, co Natalia powie o tym, jak rozumie seks. Jako najbliższe zbliżenie z partnerem. I ja chcę to zrobić dosłownie tylko raz, z jednym, znaczy wiele razy, ale to po ślubie. Ja będę się cieszyć seksem po ślubie. Utrata dziewictwa to nie jest nic mistycznego według mnie. I właśnie ja uważam, że właśnie doświadczenie, kiedy zna się swoje potrzeby, kiedy wiecie, jak się osiąga orgazm, kiedy może się już to powiedzieć swojemu partnerowi, to jest wtedy najfajniejsze. I wtedy można okazać emocje, uczucia w taki sposób. A nie chciałabyś być pokochana jakby za charakter, za to, że ale ja świetną osobowość. Ale ja mam świetną osobowość. Ja nie wątpię, super babka z ciebie, tylko... natomiast chodzi mi o te na przykład ciało. No dobrze, ale że to jest... Teraz chcę jakby zachować to dziewictwo, no, swoje ciało dla jednego mężczyzny. I ja wiem, że na przykład ty uważasz, że na przykład można przez to miłość wyznawać i ja też tak uważam, tylko że ja wolę być pewna, że ktoś mi przed rodziną, przed znajomymi i przed samym Panem Bogiem wyzna, że ze mną będzie całe życie.